5 lat temu, gdy niespodziewanie zostałem sołtysem miejscowości Węgorzewo, zacząłem przyglądać się tej miejscowości jako miejscu, w którym żyli przede mną inni ludzie i szukać śladów, jakie pozostawili tutaj, w tym terenie. I odkryłem, że przed tymi, którzy tutaj mieszkają, również mieszkali tutaj i Kaszubi, i Niemcy. A ślady po nich do tej pory są widoczne, tak jak ta aleja lipowa, w której teraz jestem, która została posadzona ponad 100 lat temu. I ten cmentarz zarośnięty, ale wciąż jeszcze widoczny, który kryje prochy jeszcze przedwojennych niemieckich mieszkańców Węgorzewa. Wtedy ta miejscowość nazywała się inaczej. Wangerow po wojnie wróciła do brzmienia Węgorzewo. Natomiast jedni i drudzy mieszkańcy, którzy znaleźli się tutaj, mogli zawsze szukać jakichś elementów spójnych i historii dla nich i dla tych, którzy tu byli wcześniej. I myślę, że takim najważniejszym elementem w szukaniu elementów wspólnych dla tych osób, które tutaj kiedyś żyły i które teraz żyją, jest przywrócenie pełnej pamięci o historii tej miejscowości i pokazanie pięknych rzeczy, które zachowały się po poprzednich mieszkańcach. Mam na myśli nagrobki granitowe, piaskowcowe, pięknie rzeźbione, pochodzące z XIX wieku i z początku XX wieku, na których zachowały się jeszcze nazwiska ludzi, którzy mieli tutaj swoje domy, którzy mieli tutaj swoje rodziny. I wokół tej idei odnalezienia tej zapomnianej historii udało nam się zgromadzić mieszkańców, którzy przez rok czasu wykonali olbrzymią pracę, aby uporządkować stare nagrobki i zgromadzić się w miejscu, w którym utworzyliśmy lapidarium. Duża grupa nagrobków, które ukazały się naszym oczom, była zakopana głęboko w ziemi, zniszczona, niewidoczna i dopiero po wydobyciu ich na powierzchnię ukazały się piękne detale architektoniczne, rzeźbione w piaskowcu, liście dębów. Ukazały się stare, wtedy jeszcze skorodowane, żeliwne tablice, pochodzące jeszcze z okresu przed I wojną światową. I w ten sposób udało się mieszkańcom Węgorzewa przy pomniku, który upamiętnia ofiary I wojny światowej, stworzyć miejsce, w którym połączyła się nasza historia i historia niemiecka, ponieważ historia Pomorza nie jest jednorodna, jest splątana, tak jak historia polska na Kresach, gdzie jest splątana z innymi narodami, tak samo tutaj na Pomorzu historia kaszubska, polska, niemiecka przeplata się i naszym wkładem w odnajdywanie tej historii jest właśnie stworzenie tego lapidarium, które jest jakimś sposobem na pojednanie, na zbudowanie pomostu między tymi ludźmi, którzy tu się osiedlili po wojnie, a tymi, którzy musieli opuścić swoje domy nie z własnej woli. Meine Mutter musste arbeiten in Eckern-Daus und sie mussten auch mehrmals von Wangerow flüchten mit der Bevölkerung. Und im März 1945 kam der Russe nach Wangerow. Und ab diesem Zeitpunkt gab es sehr viele Kinderkrankheiten. Und meine Schwester ist daran verstorben. W roku 45 przybyli tutaj Rosjanie i niemiecka ludność została stąd wypędzona. W związku z tym jej mama, tej pani mama musiała też stąd uciekać.
W tym czasie wiele dzieci, przede wszystkim dzieci, chorowało i w związku z tym też siostra tej pani tutaj zmarła. Was hatte die Schwester gehabt? Welche Krankheit war das? Welche Krankheit ja, da hatte es die zu Schwester? Dem Zeitpunkt keinen Arzt mehr gab. Vermutet, że nie było tutaj lekarzy, ta pani mówi. Vermutet meine Mutter, dass es Masern waren, denn meine Brüder sind daran erkrankt, sind wieder gesund geworden und dann ist meine Schwester erkrankt und sie vermutet, dass sie daran gestorben Najprawdopodobniej jest. Dzieci zachorowały na odrę i z tego powodu też zmarły. Und da haben zwei Schwestern gestorben, sind gestorben oder, Nein. oder nur eine? Eine Schwester. Eine Schwester ist gestorben. Die war 2 Jahre und 8 Monate Jedna alt. Siostra, która miała 2 lata i 8 miesięcy zmarła. Ein Bewohner aus Fangerow, dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß, hat dann einen Sarg gebaut und am Tag, an dem alle Bewohner Fangerows flüchten mussten, hat meine Mutter unter Lebensgefahr meine Schwester auf dem Friedhof beerdigt. Czyli w tym dniu, kiedy mama już musiała uciekać, jeden z mieszkańców Węgrowa, Węgorzewa dzisiejszego, zrobił trumienkę i właśnie pochowali tą siostrę. Wie hieß die Schwester? Wissen Sie? Ja, Kätchen. Siostra nazywała się Kätchen i została tutaj pochowana. I w czerwcu tego roku, po rocznej pracy, 40 wolontariuszy, którzy pracowali przy różnych pracach związanych z stworzeniem tego lapidarium, udało nam się stworzyć miejsce, do którego mogą przyjeżdżać potomkowie, dzieci, wnuki tamtych mieszkańców Węgorzewa, aby móc zapalić symboliczne światło albo złożyć wieniec z kwiatami. Chociaż groby ich rodziców się już nie zachowały w większości przypadków, mimo to mają teraz sposobność i doceniają to, że ta historia Pomorza została przez mieszkańców Węgorzewa doceniona i uratowana. Za to jestem winny podziękowanie mieszkańcom sołectwa Węgorzewo-Koszalińskie, które przyłączyło się do tych prac. Większość mieszkańców, zdecydowana większość mieszkańców poparła to również przy zbiórce pieniężnej, gdzie wspólnie fundowaliśmy płytę pamięci byłych mieszkańców Węgorzewa. Otwarcie lapidarium nastąpiło 5 czerwca 2011 roku przy udziale byłych mieszkańców i ich rodzin. Jeden z nich odnalazł bardzo wzruszony te dwie tablice, które okazały się, że są to jego pradziadkowie. Pradziadek i prababcia. No i widać było, że nie krył wzruszenia, kiedy mógł zrobić sobie zdjęcie przy tych tablicach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeżywamy dziś uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, szczególny dzień, kiedy nasze oczy kierujemy tam, gdzie Chrystus Pan przebywa w niebie. Przedziwne to wydarzenie, niepojęte właściwie dla człowieka, że Chrystus wstępuje do nieba, ale taka jest wola Boża. Tak jak nie potrafimy pojąć do końca faktu zmartwychwstania i pozostaje to dla nas ciągle tajemnicą. Jest to prawda naszej wiary, głęboko w to wierzymy i na tej drodze poznajemy te prawdy dotyczące także naszego zbawienia.
tym duchu też gromadzimy się w jednej wspólnocie, byli i obecni mieszkańcy Węgorzewa. Gromadzimy się, aby jeszcze raz wspomnieć tych, którzy tu kiedyś żyli, mieszkali, pracowali, ci, których szczątki pozostały w tej węgorzewskiej ziemi, na cmentarzu tu przy kościele. Trudne były losy powojenne i to wszystko, co się działo, sami doskonale wiecie, ale też i czas jest na to, aby rany zabliźniły i aby prowadzić dalsze normalne życie. To lapidarium, które ma być dzisiaj odsłonięte, jest takim znakiem i symbolem gotowości do pojednania i wzajemnego przebaczenia. Gdzie jest Dzień Dziękczynienia w Polsce? To wielkie dziękczynienie całego narodu za wielkie rzeczy, które doświadczyliśmy, za błogosławionego Jana Pawła II, za błogosławionego księdza Jerzego, za wolność. Zależało mi bardzo, żeby w tym kościele nie tylko spotkać się na mszy, ale żeby też ta msza katolików, ewangelików miała taki specjalny ekumeniczny przebieg, łączący tych ludzi, różnych narodowości, różnych wyznań. I wpadłem na pomysł, że najlepiej będą tego nadawać się kanony tezowskie. Zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Gibt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Błogosławię to lapidarium. Wszechmogący, miłosierny Boże, który słowem swej potęgi uświęcasz wszystko, pobłogosław to miejsce wiecznego spoczynku tych, którzy przed wiekami tutaj żyli i tych, którzy będą tu na tym cmentarzu spoczywali, aby cieszyli się wiecznym pokojem, czcią i szacunkiem żyjących, aby cmentarz, miejsce pamięci, przypominał nam trudne chwile, ale żeby jednocześnie był też znakiem i symbolem do pojednania. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chciałam Państwa serdecznie powitać na tym uroczystym
spotkaniu, gdzie otwieramy lapidarium. Lapidarium, czyli miejsce pamięci. Lapidarium, czyli kamień. Kamień, pozostałość, fragment budowli, pomnika. W tym wypadku płyt nagrobny. I to wszystko mówi o tym, że pamiętamy. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy tutaj mieszkali, którzy tworzyli historię tej ziemi. I jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Węgorzewa za to, że pamiętają o wszystkich, którzy tworzyli historię i tworzyli obecną Polskę. Der Bürgermeister und die Vorsitzende der Gemeinderat hat sich bei allen bedankt, die hier das Lapidarium aufgebaut haben. Auch wollen wir in guten Gedanken die früher Einwohner von Węgorzewo behalten. Und wir freuen uns und herzlich willkommen hier in Węgorzewo. Wir glauben auch daran, dass die Zukunft kann man nur gemeinsam weiterbauen. Msza, która w naszym kościele w Węgorzewie odbywała się, miała dla mnie osobiście bardzo taki symboliczny wymiar, bo ten kościół składa się z dwóch części. Składa się z części, którą wybudowali Niemcy, takiej kaplicy, która stała na cmentarzu, i z części, którą w 1986 roku dobudowali Polacy, i tak powstał kościół w Węgorzewie. Kościół pod nazwaniem świętego Piotra i Pawła. Było dla mnie bardzo wzruszające i niezwykłe przeżycie. Sehr geehrte Teilnehmer der heutigen Gedenksteinanwand in Fangerow. Szanowni uczestnicy dzisiejszego spotkania. Wir haben uns heute hier versammelt
um unsere Toten zu gedenken, die hier in Fangerow in heimatlicher Erde ruhen. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby wspomnieć naszych zmarłych, którzy tutaj są pochowani w Wangerow. Sie haben hier gelebt und gewirkt und werden uns, den ehemaligen Einwohnern dieses Dorfes, in steter Erinnerung bleiben. Oni tutaj mieszkali, tutaj pracowali i pozostaną w naszej pamięci. Ihnen zu Ehren und zu ihrem Gedenken haben wir diesen Gedenkstein aufgestellt. Ku ich czci postawiliśmy tutaj ten kamień pamięci i będziemy tutaj o nich zawsze pamiętali. Friede sei mit ihnen. Pokój niech będzie z nimi. Wir geben den Gedenkstein ihrer Obhut, liebe heutige Einwohner von Fangerow. My dajemy dla was pod opiekę ten kamień, dla was, drodzy mieszkańcy Węgorzewa. Wir sind nun in alle Winde zerstreut und werden immer wieder an den Ort kommen, um unsere Toten zu gedenken. My byliśmy rozproszeni po całym świecie praktycznie, a teraz zebraliśmy się tutaj po to, żeby upamiętnić zmarłych na tej ziemi. Aber eine dauerhafte Pflege unserer Gedenkstätte ist uns leider nicht möglich. Niestety nie możemy tutaj przyjeżdżać, żeby dbać o te pomniki. Wir sagen Ihnen bereits heute herzlichen Dank und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Dlatego też dziękujemy Państwu za to, że będziecie się opiekowali tymi płytami nagrobnymi i bardzo dziękujemy, że możemy liczyć na waszą opiekę. Der Mann, Ihr Mann, ja. Hatte hier auf dem Friedhof jemanden oder nicht? Oder hier, ja, hier liegen noch Angehörige von der Familie. Aha. Aber der Vater liegt hier nicht, der ist, haben wir nichts mehr von gefunden, von, ist verschollen. Ist, ja, właściwie ta pani przyjechała tylko dlatego, że mąż jej stąd pochodzi i członkowie rodziny męża są tutaj pochowani na tym cmentarzu. Heute, der heutige Tag, wie nehmen Sie das? Was empfinden Sie heute? Hat es Ihnen das gefallen oder noch nicht? Sehr gut. Ich war gerührt und sehr bewegt in der Kirche und auch auf dem Friedhof. Die Andacht und ist alles wunderschön gemacht worden und ein ganz herzliches Dankeschön an alle jetzigen Fangerower, die das ermöglicht haben. Ein ganz herzliches Dankeschön. Widzę, że bardzo tej pani się tu podobało i zresztą to sama mówi, że to był taki bardzo wzruszający moment, jak wszyscy staliśmy na cmentarzu wtedy, kiedy było poświęcenie lapidarium. I że była niesamowicie wzruszona i ten dzisiejszy dzień pozostanie jej długo w pamięci i było wszystko wspaniale przygotowane i przy tej okazji by chciała właśnie podziękować dla sołtysa tej wsi, że tak pięknie wszystko przygotował. Bo przecież każdy z nas chce, aby w miejscu, gdzie kiedyś on spocznie, nie tylko rosły kwiaty, ale aby rodzina mogła w tym miejscu zapalić chociaż jakiś symboliczny ogień. Natomiast ostatnią rzeczą, jaką ja przygotowywałem wczoraj, zanim jeszcze poszedłem spać, było
zrobienie listy nazwisk, z imienia i z nazwiska tych wszystkich osób, które przyłożyły jedne mniej, drugie bardziej, ale w symboliczny jakiś sposób się do tego, żeby ten projekt się udał. Spisałem tą listę i sam nie wierzyłem w to, że wyszło mi 40 nazwisk, które wspólnie ze mną pracowały przy tym projekcie. No i miałem satysfakcję, że na świetlicy wiejskiej podczas takiej wspólnej biesiady polsko-niemieckiej, która się odbyła, gdzie śpiewał nasz zespół i podejmowaliśmy kawę, ciastem byłych mieszkańców i mieszkańców przedwojennych niemieckich, mogłem pokazywać zdjęcia, jak postępowała ta przygoda z budowaniem tego lapidarium od lipca 2010 roku do czerwca 2011 roku, ale jednocześnie potem wziąłem listę i przeczytałem każdą osobę z imienia i z nazwiska, która się zaangażowała w to, ponieważ to nie jest takie zwyczajne. Wydaje mi się, że wielu ludzi jest wokół nas, którzy bardzo fajne rzeczy robią, dobre rzeczy, natomiast nie są dostrzegani i po jakimś czasie ten ich entuzjazm się wypala i gaśnie. A ja uważam, że w Węgorzewie powinno być inaczej, czego przykładem jest to, że z roku na rok robimy różne rzeczy coraz większą grupą ludzi. No i to być może jest nasza siła tej społeczności. Zu Sandgrube und hier ist Fried, wir waren hier 39 waren wir. Ja. Ach da? Ja. Und das hier ist ein neues Haus. Nee, das ist alles alte Mappe von damals. Ja, aber hier bei der 36 steht ein neues Haus. Und der junge Mann mit der Mütze und der Weißen sagte, es ist noch alles so, wie es war. Und dann kann ja kein neues Haus da stehen. Und deswegen sind wir bei der 40 verblieben. Früher, das geht da. Oder 36. Florenz Anton. Das ist nach Zahn raus. 36 ist Schulwand. Ja, das ist der. Ja. Das sind drei Schulwand. Ja, dann waren sie nicht. Wenn die hier waren, das war falsch. Also diese beiden, wir haben drei Schulwand. Wir haben drei Schulwand. Nein. Mamy dla rodzin, które są z Węgorzewa, które tutaj urodziły się i mieszkały, mamy specjalny prezent. Also von den für die Familien, die hier geboren waren und hier gewohnt haben, haben wir ein Geschenk.